Witamy Państwa na wspólnej konferencji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W konferencji udział wezmą Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy, Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Platforma Obywatelska i Pan poseł Dariusz Dziadzio, PSL. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że Klub Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego składa dzisiaj do laski marszałkowskiej zmianę ustawy o promocji zatrudnienia, która umożliwi realizację Narodowego Programu Praca dla Młodych. Zapowiadaliśmy to razem z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim kilkanaście dni temu. Dzisiaj już to się wszystko materializuje w postaci ustawy. Jest to szansa na pracę dla 100 tysięcy osób młodych w roku 2016, bo chcemy rozpocząć ten program od 1 stycznia 2016 roku. Jest to szansa na stałe zatrudnienie, na umowę o etat. Jest to szansa na obniżenie kosztów pracy najwyżej z możliwych wszystkich dostępnych środków Funduszu Pracy. Dlaczego robimy to teraz? Bo takie też pytania pojawiały się w trakcie spotkań z Państwem, w trakcie dyskusji. Jest to kontynuacja programu wsparcia dla osób młodych. Rozpoczęliśmy od gwarancji dla młodzieży, unijnego programu, skrócenia czasu oczekiwania na ofertę pracy, aktywności zawodowej z 6 do 4 miesięcy. Rozszerzyliśmy definicję osoby młodej. Nie mówimy już o osobach do 25 roku życia, tylko do 30 roku życia. I to jest innowacyjne podejście w Europie. Ja do tego przekonuję wszystkich ministrów pracy, żeby tak traktowali osoby na rynku pracy, osoby młode. Później wchodzimy na rynek pracy, czas edukacji się wydłużył. Później jesteśmy i mniej jesteśmy zakorzenieni na rynku pracy, dlatego to wsparcie jest potrzebne dłużej. Zmieniliśmy ustawę o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, reformę urzędów pracy, która funkcjonuje od roku w swojej nowej postaci. Tam jest cały pakiet dla osób młodych, bony zatrudnieniowe, bony stażowe, bony migracyjne, odprowadzanie składek za zatrudnionych młodych absolwentów, składek na ubezpieczenie społeczne. Tam są świadczenia dla rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Jest możliwość redukcji kosztów pracy poprzez nieodprowadzanie składki na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czyli cały pakiet dla młodych związany z reformą urzędów pracy. Kolejna rzecz to program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie. Najniżej oprocentowane pożyczki na rynku do około 70 tysięcy realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wczoraj podpisałem kolejną transzę pieniędzy przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz finansowania biznesów młodych ludzi w Polsce, absolwentów. Co szczególne w tym programie, to że mogą z niego korzystać również ci, którzy się jeszcze uczą. Są na ostatnim roku studiów na przykład i już mogą pisać swój biznesplan, zakładać swoją firmę, czyli nie czekamy na moment rejestracji w Urzędzie Pracy, ale ta możliwość realizacji i tworzenia własnego miejsca pracy następuje już w momencie przechodzenia z edukacji na rynek pracy w momencie końca ścieżki edukacyjnej i takiego pełnego otwarcia się na rynek pracy. To jest ten obszar wsparcia dla młodych, który udało się już zrealizować. Ale czymże on by był, gdyby nie kolejny krok? Ten jest najmocniejszy, bo wart prawie 3 miliardy złotych, który daje szansę na stabilne zatrudnienie. To jeszcze raz podkreślam. I idzie to w parze ze zmianami w oskładkowaniu umów zleceń, przynajmniej od minimalnego wynagrodzenia. Te zmiany też wchodzą od 1 stycznia 2016 roku. I zmiany w kodeksie pracy, które zaproponowaliśmy teraz. Koniec z umowami na czas określonymi, które trwają wiecznie. Ograniczenie umów terminowych do 33 miesięcy, wydłużenie okresu wypowiedzenia. Czwarta umowa na czas określony automatycznie będzie stawać się umową na czas nieokreślony. To wszystko wzmacnia pozycję pracownika. Jest to potrzebne, bo dziś młodzi ludzie oczekują oferty, godnej oferty. Nie tylko zatrudnienia. Kiedy zaczynałem bycie ministrem, najczęściej pojawiającym się pytaniem było, co z tą pracą, gdzie szukać pracy. Po spadku bezrobocia, też w grupie osób młodych, o 20% w ostatnim roku. To jest drugie miejsce w Europie pod względem dynamiki spadku bezrobocia wśród osób młodych. Pojawia się coraz częściej pytanie o godność tej pracy, o wynagrodzenie.
tym musimy konkurować. Jeżeli chcemy zatrzymać osoby w Polsce, chcemy im tutaj stworzyć warunki, musimy konkurować i wartością wynagrodzenia, i też pakietem społecznym. Ten wstęp jest potrzebny po to, bo o szczegółach ustawy zaraz państwo posłowie będą mówić, ale wstęp moim zdaniem był potrzebny, żeby pokazać, że to jest spójna strategia wsparcia młodych na rynku pracy, wzmacniania ich pozycji, odchodzenia od umów cywilnoprawnych na rzecz zatrudnienia etatowego i ogromnego obniżenia kosztów dla pracodawców za zatrudnienie młodej osoby. Wspólna strategia koalicyjna, tak jak pan minister mówił, dlatego teraz poprosimy o zabranie głosu panią przewodniczącą. Do kogo jest skierowany ten program? Do osób, które nie ukończyły 30 roku życia. Pracodawca będzie mógł otrzymać refundację wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w wysokości miesięcznie oczywiście najniższego wynagrodzenia plus skutków od tego. Ale zachęcamy pracodawców do tego, żeby płacili więcej. Czyli przez okres 12 miesięcy państwo pomoże pracodawcy, a co po 12 miesiącach, przez następne 12 miesięcy pracodawca ma obowiązek zatrudniać młodego człowieka, ale będzie mógł korzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli będzie mógł podnosić kwalifikacje pracownika poprzez korzystanie z Funduszu Pracy. Taka młoda osoba po 2 latach będzie na pewno osobą w pełni wartościową, w pełni wykształconą i w pełni też z pełnym doświadczeniem. W związku z tym spodziewamy się, że ta osoba zostanie zatrudniona na czas nieokreślony. Oczywiście będzie zatrudniona w ramach umowy o pracę. I kto może korzystać? Przede wszystkim absolwenci, ale także osoby, które były wcześniej zatrudnione w ramach tak zwanych śmieciówek. Więc do tych osób także jest skierowany program. Spodziewamy się, że w pierwszym okresie, czyli w pierwszym roku obowiązywania programu, ponad 100 tysięcy młodych ludzi zostanie zaktywizowanych. Wnioskodawcą będzie poseł Dariusz Dziadzio. Bardzo proszę, panie pośle. Koniec śmieciówek. Szanowni państwo, koniec śmieciówek dla młodych ludzi. Ten projekt to narzędzie, które będzie na pewno wykorzystywane przez pracodawców, aby zakończyć już zatrudnianie młodych ludzi na umowach śmieciowych. Szanowni państwo, jako poseł wnioskodawca również apeluję do wszystkich przedsiębiorców, aby wykorzystali to narzędzie. Wykorzystali to narzędzie do zatrudniania młodych ludzi na umowę o pracę, ponieważ koszty, tak jak tutaj zostało wspomniane przez pana ministra, koszty pracy będą zwracane przez 12 miesięcy, ale żeby zatrudniali tego pracownika nie tylko na najniższą krajową, ale również też pozwolili sobie na większe możliwości dla tego pracownika. Nie ma nic lepszego jak inwestycja w dobrego pracownika, skutecznego i solidnego pracownika. Dlatego po 12 miesiącach ten pracownik może być skierowany na różnego rodzaju programy, które pozwolą tego pracownika przygotować do dalszej pracy. Stanie się on po prostu konkretną i dobrą inwestycją dla pracodawcy. Dlatego, szanowni państwo, jeszcze raz apeluję do pracodawców, aby wykorzystali to narzędzie, którego jestem wnioskodawcą, aby wykorzystali tą ustawę, aby skorzystali z tych możliwości inwestycji i doprowadzili do tego, aby nastąpił wreszcie koniec śmieciówek dla młodych ludzi. Dziękuję.